Cześć, kochane. Porozmawiajmy sobie dzisiaj o włosach. Zapuszczanie włosów to jest chyba taki naprawdę wiecznie gorący temat, bo myślę, że nie tylko ja ciągle zapuszczam i ścinam włosy na zmianę, nie mogąc się zdecydować na jakąś jedną długość. W tym momencie moje włosy są dość długie. To nie są najdłuższe włosy, jakie miałam w życiu, ale myślę, że pewnie tak za jakiś czas będę je podcinać. Natomiast moja przygoda z zapuszczaniem włosów zaczęła się już w sumie tak naprawdę ponad 10 lat temu. I przez te 10 lat, dziewczyny, wierzcie mi, ja przeszłam z moimi włosami naprawdę już chyba wszystko, co mogłam. Miałam niedoczynność tarczycy, Hashimoto, borykałam się z takim bardzo mocnym, dość długim wypadaniem, które na szczęście udało mi się ogarnąć, ale jakby widziałam te moje włosy w najlepszych i najgorszych odsłonach, testowałam bardzo dużo różnych diet, bardzo dużo wcierek, mnóstwo olejków, maceratów, wszelkich wywarów, hydrolatów, olejków eterycznych, suplementów, naprawdę wszystkich rzeczy, które mogłyby mi pomóc jakoś w przyspieszaniu wzrostu i hodowaniu nowych baby hair, które jakby są takim bardzo cennym towarem dla nas. I myślę, że przez ten czas się dorobiłam takiego naprawdę dużego doświadczenia, jeśli chodzi o zapuszczanie włosów i wiem, które rzeczy się naprawdę sprawdzają. Dzisiaj chciałam pokazać Wam parę takich trików, które stosuję i które moim zdaniem są ważne. I jeśli dodatkowo macie jakieś problemy ze zdrowiem, czyli na przykład niedoczynność tarczycy albo Hashimoto, które mocno wpływają na stan Waszych włosów, to tutaj też w tym filmiku znajdziecie dla siebie bardzo dobre rady. Ja starałam się wybierać takie rzeczy, które nie są tak bardzo ogólnie znane i o których dużo się na przykład na YouTubie albo w blogosferze nie pisze i nie mówi, a które u mnie zrobiły akurat naprawdę bardzo, bardzo dużą różnicę. Pierwszą rzeczą, o której zdecydowanie za mało się mówi, która jest moim zdaniem ogromnie niedoceniana, jest masaż i manualna stymulacja skóry głowy w celu pobudzenia krążenia. Naprawdę, dziewczyny, pobudzanie krążenia to jest klucz do sukcesu, jeśli chodzi o wzrost włosów, wyhodowanie baby hair, również jeśli chodzi o jakby poprawę stanu włosów, właśnie na przykład w niedoczynności tarczycy, kiedy nasze cebulki są tak naprawdę w pewnym sensie jakby zagłodzone. To jest oczywiście bardziej skomplikowana sprawa, ale na potrzeby tego filmiku możemy sobie tutaj to wszystko tak uprościć. Jeśli mamy skórę głowy, która jest dobrze ukrwiona, to mamy do czynienia również z bardziej zdrowymi włosami, włosami, które są lepiej odżywione, które szybciej rosną, pojawia się dużo nowych baby hair i to jest naprawdę trochę niedoceniana sprawa. Dlatego w pewnym momencie tak bardzo popularne i modne stało się inversion method, w którym opuszczamy po prostu głowę na dół, powodując to, że ta skóra głowy staje się właśnie lepiej ukrwiona i wtedy dziewczyny obserwowały bardzo fajne efekty w postaci szybszego wzrostu. To jest taka rzecz, o której trochę zapominamy, ale jeśli chcemy na przykład poprawić działanie wszelkich wcierek, olejków i tego typu rzeczy, wykonujemy masaż głowy przed aplikacją albo po i to działa jak złoto, naprawdę. Ja do masażu skóry głowy używam już od dość dawna takiego wałeczka, który wygląda trochę strasznie, ale to jest jeden z najlepszych moich jakby urodowych, ale tylko nie tylko urodowych, bo też takich bardziej zdrowotnych gadżetów, które mam i których zakup naprawdę mi się opłacił. Jeśli miałabym zrobić taki filmik, w którym pokazuję Wam te rzeczy, to na pewno byłaby jedna z nich. To jest aplikator wieloigłowy i on służy do wykonywania takiego masażu całego ciała, twarzy, skóry głowy. W internecie znalazłam tylko jedną kobietę, która jakby pisała dotąd o jego zaletach. Podlinkuję Wam to też wszystko na dole. I ona używa akurat tej rolki do twarzy i do skóry głowy. Ale ja kupiłam to już wcześniej na targach, zupełnie przypadkiem, kiedy pan, który to sprzedawał, użył go na moim karku i wiedziałam, że muszę to kupić, ponieważ to jest naprawdę niesamowicie przyjemne doświadczenie. I teraz zobaczycie na filmiku, który tutaj wstawię, że w trakcie właśnie takiego masażu wykonywanego tą rolką, skóra tutaj przy czole robi się czerwona. I to jest właśnie to, o co nam chodzi. Tak wygląda poprawa ukrwienia w praktyce i to przyczynia się właśnie do szybszego wzrostu włosów i lepszego odżywienia cebulek. Ona nie wpływa w żaden sposób negatywny na stan naszych włosów. Z moimi włosami nic się nie stało, a używam jej już bardzo, bardzo, bardzo długo. I faktycznie działa to naprawdę genialnie. Możemy wymasować sobie skórę głowy przed aplikacją wcierki albo po. Ja preferuję masaż przed. Ale jeśli nie chcecie kupować takiej roleczki, one niestety są dość drogie, kosztują ponad 100 zł, ale myślę, że warto również ze względu na wszystkie inne benefity, jakie możemy odczuć, stosując ją do masażu ciała.
jeśli ktoś nie chce, to nie. Szukajmy rzeczy, którymi możemy wykonać taki masaż skóry głowy. I na przykład bardzo fajnie długo sprawdzały się u mnie takie wypustki. To jest w ogóle masażer przeciwcelulitowy z Rossmana. Natomiast tutaj, nie wiem czy to widzicie, on ma takie... Ojejku. O, teraz dobrze widać. On ma takie silikonowe wypustki, które świetnie nadają się do masażu skóry głowy i są takie bardzo delikatne, ale dzięki nim możemy to wykonać też w taki odpowiedni sposób, bo wiecie, to nie chodzi o to, żeby skórę głowy pocierać, bo możemy też przy okazji trochę uszkodzić nasze włosy albo osłabić cebulki. Chodzi o to, żeby skórą głowy jakby delikatnie poruszać. I to jest to, co widzicie teraz na filmiku. Myślę, że tutaj wszystko fajnie uda mi się pokazać. Więc szukajcie tego typu rzeczy. To może być też taka łapka, o której kiedyś pisałam na blogu, którą kiedyś pokazywałam. Dlatego, że jej teraz już tak bardzo nie używam, bo przerzuciłam się już dawno temu na to. To nie mogłam jej teraz znaleźć. Ale to jest jedna rzecz, którą bardzo Wam polecam. I naprawdę wiele osób też ją stosuje w celu zapuszczenia sobie tutaj włosów w miejscach zakoli i zagęszczenia trochę tego obszaru. I to przynosi naprawdę super efekty. Jest też jeden taki masażer, który jest niesamowicie przyjemny w stosowaniu i zdjęcie będziecie miały tutaj. Niestety ja go gdzieś skupiłam i też nie mogłam go znaleźć, ale jest świetny i to jest naprawdę rewelacja, tym bardziej jeśli uda nam się zmusić jakąś inną osobę do wymasowania nam głowy, to jest jeszcze bardziej przyjemne. I to jest chyba najbardziej przyjemny trik na przyspieszenie porostu. I myślę, że to potrafi bardzo pomóc, szczególnie dziewczynom, które mają właśnie niedoczynność tarczycy. Ponieważ to pomaga naprawdę mocno odżywić te cebulki i troszeczkę jakby tam, wiecie, wspomóc od środka. To jest bardzo, bardzo fajna sprawa. Ja akurat masaż z użyciem tej rolki wykonuję sobie wieczorem na związane włosy, ponieważ jedyna rzecz, na którą musimy uważać, to jest to, żeby włosy nam się po prostu tutaj nie w te miejsca jakby nie wkręciły. Natomiast te igiełki, znaczy one nie są ostre, jak widzicie, ale są takie dość kujące. I one włosy po prostu prześlizgują się między nimi, ale to naprawdę działa bardzo, bardzo fajnie. I zastanawiałam się, może czy to nie będzie wpływać jakoś negatywnie na stan włosów, ale nic takiego nie zaobserwowałam. I też znalazłam tą babeczkę, która stosuje też to już dość długo i wydaje mi się, że też nikt o niczym takim nigdzie nie pisał, ale to jest... To jest taka rzecz, której jeszcze u nas jakby w polskim internecie nie widziałam i nie widziałam też, żeby ktoś stosował to w tym celu, aczkolwiek producent jak najbardziej zaleca i też jeśli chodzi o masaż skóry głowy albo twarzy, nie ma żadnego problemu. Właśnie z tego względu u mnie bardzo dobrze sprawdzały się wszelkie wycierki, które to krwienie mocno pobudzały i ja zawsze szukałam jakby tego rodzaju produktów, ale dzięki masażowi możemy jakby też skupić się i pozwolić o wiele mocniej działać innym wycierkom. Natomiast taką sprawą, która też bardzo fajnie pobudza ukrwienie i przyczynia się do odżywienia cebulek i pobudzenia wzrostu, są olejki eteryczne. I to jest taka bardziej znana sprawa, ale chciałam pokazać Wam olejki, które ja stosuję, które u mnie wypadają naprawdę najlepiej. Jeśli chodzi o taki top, to na pierwszym miejscu jest na pewno olejek cynamonowy. I ja ten olejek cynamonowy dodaję w jakichś niewielkich ilościach do olejów, którymi olejuję skalp. Bardzo polecam też olejek rozmarynowy, ale to jest taki klasyk. Moim zdaniem olejek cynamonowy działa o wiele, wiele lepiej. Olejek tymiankowy to jest też olejek, który jest moim zdaniem bardzo niedoceniany i mało się o nim mówi. A jeśli chodzi o skórę głowy i ogólnie włosowe sprawy, to olejek tymiankowy też potrafi zdziałać naprawdę bardzo, bardzo dużo dobrego. I olejek z mięty pieprzowej to jest taki kolejny olejek, który ja osobiście bardzo lubię ze względu na taki efekt odświeżenia i ja po prostu lubię miętę i to jest naprawdę bardzo przyjemne. Więc jeśli chcecie sobie coś takiego zrobić, to bierzecie swój olejek, którego używacie zwykle do pielęgnacji skóry głowy. Ja polecam bardzo ten olejek Nami, to jest jeden z moich ulubieńców, ale to może być każdy olejek, który lubicie tak naprawdę. I dodajecie do niego na początek, nie wiem, 2-3 krople, powiedzmy, tego olejku cynamonowego. Mieszacie go dobrze i robicie test na skórze tutaj przy czole. Patrzycie, czy ta skóra robi się po prostu delikatnie bardziej zaczerwieniona.
Jeśli nie, to możecie dodać tego olejku trochę więcej. Jeśli tak, to już wystarczy i to jest ten efekt, o który nam chodzi. Oczywiście osoby, które mają wrażliwy skalp i które mają różne problemy z jego strony, powinny uważać na olejek cynamonowy i ogólnie na olejki eteryczne. Tutaj jakby szkoły są dwie. Czasem one mogą w większym stężeniu powodować podrażnienia, ale ogólnie jeśli to są problemy ze strony bakteryjnej, grzybiczej i tak dalej, to olejki eteryczne potrafią bardzo, bardzo pomóc. Z tego względu też w pewnym momencie była taka moda na stosowanie kremu przeciwgrzybicznego do pobudzenia wzrostu włosów i na amerykańskich forach bardzo wiele osób zamieniało ten krem na różne olejki eteryczne, mając takie same efekty właśnie ze względu na to przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze działanie tychże olejków, więc to jest taka rzecz, którą warto sprawdzić. Ja sobie tannami olejek akurat wzbogacam i bardzo sobie to chwalę. Czasem zdarza mi się też dodawać olejki eteryczne do szamponu albo do odżywki do włosów, którą myję włosy, jeśli akurat w dany dzień myję moje włosy odżywką, bo to też praktykuję. Zdarzało mi się też robić samej takie olejkowe mieszanki na porost włosów i bardzo, bardzo polecam Wam olejek imbirowy, musztardowy, czarnuszkę, te olejki eteryczne, które Wam przed chwilą pokazałam i olejek rycynowy. Olejek rycynowy to jest naprawdę najlepszy olejek, jeśli chodzi o zapuszczanie włosów i baby hair. Niestety on jest też najbardziej upierdliwy, jeśli chodzi o zmywanie i ogólnie nie jest najłatwiejszym olejkiem do stosowania, dlatego ja polecam go łączyć właśnie z tymi olejami, które wymieniłam. Myślę, że takie połączenie, właśnie nakładanie olejku rycynowego lub mieszanki olejków i masowanie skóry głowy, na przykład tą łapką, która jest właśnie moim zdaniem najlepszą łapką, jeśli chodzi o masaż skóry z olejami. To jest chyba najfajniejsze. Daje to naprawdę ekstra efekty i myślę, że to warto robić. Jeśli nie przed każdym myciem, to przynajmniej raz w tygodniu, a najlepiej 2-3 razy w tygodniu, jeśli akurat możecie sobie pozwolić na to, macie czas. Ale chciałam pokazać Wam jeszcze jedną rzecz. I to jest takie połączenie kolagenu i biosilu. I już Wam mówię, jak na to wpadłam w ogóle, jak to odkryłam. Kolagen jakby już stosuję ogólnie bardzo, bardzo długo. Ale znalazłam go po bardzo pozytywnych recenzjach i opiniach na iHerb. I potem zobaczyłam bardzo pozytywne recenzje i opinie na Amazonie i zdjęcia tutaj kobiet, które stosowały i które wrzucały zdjęcia swoich baby hair właśnie w obrębie tutaj zakoli i linii czoła. I to było coś, co mnie naprawdę bardzo mocno przekonało, ponieważ ogólnie zdania na temat stosowania kolagenu są podzielone. Ludzie twierdzą, że on jakby nie działa, ponieważ de facto nie działa tak, jak nam się wydaje. Organizm musi to i tak jakby rozłożyć sobie i użyć ponownie trochę inaczej. Więc to nie jest tak, że to idzie, że kolagen to od razu idzie u nas w kolagen. To jest trochę bardziej skomplikowane. Natomiast wydaje mi się, że u mnie i u wielu osób taka suplementacja kolagenem dodatkowa daje naprawdę bardzo fajne efekty. No, na tych zdjęciach wiadomo, widzimy, jak to wygląda u innych. To są takie rzeczy, których za bardzo nie wiem, no nie da się chyba podważyć. Natomiast to połączenie jest naprawdę świetne, ponieważ biosil sprawia, że nasz organizm będzie sam produkował więcej kolagenu i lepiej użyje ten zjadany. Jeśli chodzi o ten kolagen, to ja miałam ich naprawdę mnóstwo i pozostawiałam sobie tylko parę opakowań, tak żeby kiedyś Wam pokazać jeszcze u mnie, jeśli chodzi o jakiś filmik albo coś takiego. Miałam też ten kolagen doktora Axa, tu jest parę różnych typów kolagenu. Miałam też ten najbardziej popularny na YouTubie Vital Proteins i jeszcze parę takich, których już nie zachowałam, bo jakby one zajmują tyle miejsca w domu. Jeśli zamawiacie na Amazonie, to polecam bardziej ten, bo on jeszcze tam ma enzymy. Ale taką wisienką na torcie jest do tego właśnie ten biosil. I biosil jest w tabletkach i w kropelkach, ale nie bierzcie kropelek, ponieważ są naprawdę okrutnie niesmaczne. Pachną mocno, mają taki bardzo rybi zapach i moim zdaniem psują wszystkie szejki i jakieś takie, nie wiem, herbatki i soki, do których możemy sobie to dolać. Natomiast te kapsułki są zupełnie bezproblemowe. To jest produkt wegański, kolageny wiadomo, niestety nie, ale jeśli jesteście i szukacie jeszcze jakiegoś innego suplementu w tym stylu, to wiem, że Sun Warrior jakiś czas temu wypuścił taki
miks różnych rzeczy, które mają pomóc organizmowi w produkcji kolagenu i możecie sobie to wygooglować, albo tutaj Wam jeszcze pokażę, więc to jest też taka opcja. Z podobnych rzeczy próbowałam jeszcze jakiś creatine booster, naprawdę mnóstwo rzeczy i moim zdaniem, akurat w moim wypadku, jeśli chodzi o włosy, to ten kolagen faktycznie pomógł. Spotkałam się też z takimi opiniami jakby i z takimi komentarzami od użytkowniczek, które miały też problemy z niedoczynnością tarczycy, że u nich to faktycznie bardzo pomogło. I chyba znajdę taką jedną panią, którą wrzucę Wam tutaj. Więc myślę, że warto próbować zdecydowanie. I ja niestety nie kupowałam, znaczy stety albo niestety, nie kupowałam żadnego kolagenu w Polsce tak naprawdę, ani nic z tych rzeczy, które można u nas jakoś łatwo dostać, ponieważ ciężko mi było ocenić, jakiej jakości to są produkty i na pewno to jest też taka rzecz, na którą musimy poświęcić więcej czasu, musimy być systematyczne i cierpliwe, ponieważ efektów nie zobaczymy po 2 tygodniach, chociaż wiele osób pisze, że już po 2 tygodniach, po 3 tygodniach widzą zmiany, na przykład ich paznokcie się zmieniają i tak dalej. U mnie to nie nastąpiło tak szybko, ja potrzebowałam takich dobrych 2 miesięcy, myślę, że 2-3 miesiące to jest akurat taki czas, w którym możemy już zobaczyć coś na przykład na włosach i tak dalej. Jeśli chodzi o skórę, to jak najbardziej też to działanie jest naprawdę super, więc wydaje mi się, że to akurat tutaj takie połączenie właśnie kolagenu i biosilu to jest gra warta świeczki. Ale kolejną rzeczą, która mi akurat trochę pomogła, była spirulina i tutaj mam akurat taką spirulinę z California Gold Nutrition. To moim zdaniem nie jest najlepsza. Taka, którą najlepiej wspominam, to była ta i też pokazywałam ją na blogu. Ale oprócz tego hawajska spirulina, ta tutaj też była całkiem fajna i ludzie bardzo chwalą też Vimergy, której u nas chyba nie ma i na iHerbie też Vimergy nie ma, ale myślę, że na Amazonie można to bez problemu kupić. Ale oprócz tego już na sam koniec, moja ulubiona rzecz, jeśli nie chcecie wydawać jakoś specjalnie dużo, inwestować się w te włosy i tak dalej, zależy Wam na naprawdę zdrowych rzeczach, to sok z natki pietruszki. To jest mój absolutny hit od wielu, wielu, wielu lat. I oczywiście, wiecie, natka pietruszki potrafi bardzo pomóc przy badaniu włosów związanych z anemią przez zawartość żelaza, ale oprócz tego zawiera jeszcze jeden bardzo, bardzo znany składnik i to jest apigenina, która oprócz tego, że robi naprawdę mnóstwo fenomenalnych rzeczy dla naszego organizmu, to okazało się, że też bardzo, bardzo dobrze wpływa na cebulki włosów i tam jakby zmniejsza stan zapalny w obrębie skóry głowy i tak dalej. I o tym pisałam też na blogu, to możecie sobie zobaczyć i okazuje się, że to jest bardzo ważne, jeśli chodzi o na przykład męskie łysienie, więc teoretycznie takie soki z pietruszki albo soki z selera, który też zawiera bardzo sporo apigeniny, mogłyby bardzo pomóc łysiejącym panom, więc jeśli macie taki okaz w domu, to wiecie, co mu podsunąć. I pietruszka jest naprawdę genialna i jeśli chcecie dbać o swoje włosy, ogólnie organizm tanio i jakoś tak skutecznie, no to sok z pietruszki można wyciskać codziennie. Naprawdę bardzo, bardzo polecam. Sok z selera naciowego działa też tak samo dobrze, ale wydaje mi się, że jeśli chodzi o włosy, stricte pietruszka jest jakby troszkę mocniejsza i efekty są akurat tutaj lepsze. Boże, ja naprawdę chciałam nagrać taki, wiecie, fajny, krótki filmik z tymi trikami na porost włosów i dograć coś tam jeszcze sobie szybko sobie złożyć, a tak się rozgadałam, że wyszło, no nie wiem, chyba na pewno godzinę. Ale to jest akurat taki temat, który jest bardzo szeroki i ja odkryłam mnóstwo naprawdę bardzo, bardzo fajnych rzeczy, więc wydaje mi się, że mogłam o tym mówić godzinami. Dajcie znać, jakie są Wasze triki na porost włosów, baby hair, zatrzymanie wypadania i tak dalej. I piszcie, co Wam pomogło. Ja też chętnie dowiem się, jakie macie doświadczenia z tymi rzeczami, o których też mówiłam, jeśli jakiekolwiek macie. A jeśli nie, to protestujcie koniecznie. Gwarantuję Wam, że będziecie zadowolone z efektów. No i to wszystko dzisiaj ode mnie. Już tyle. Dziękuję Wam ślicznie za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie. Buziaczki. Pa, pa.